Włocławek lat okupacji 1939-1945, rozdział Początki terroru, część druga. Zarządzenia niemieckie ukazywały się w gazecie ABC dla Włocławka i Kujaw, przemienionej na Leslauer Botte w dniu 11 października 1939 roku. Na wszystkich budynkach miasta zostały wprowadzone niemieckie napisy. Niemieckie władze okupacyjne wprowadziły zakaz noszenia polskich czapek oraz mundurów organizacji społecznych i kulturowych działających w przedwojennym Włocławku. Zamknięte zostały wszystkie szkoły włocławskie oraz biblioteki i lokale publiczne. Specjalne grupy niemieckie przystąpiły do palenia polskich księgozbiorów ze szczególnym uwzględnieniem niszczenia klasyki literatury polskiej, między innymi dzieł Adama Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Żeromskiego. Innym sposobem eliminowania wszystkiego, co polskie, była likwidacja pomników włocławskich. Wysadzone zostały pomniki, pomnik marszałka Piłsudskiego na włocławskich bulwarach. Obecnie znajduje się tam pomnik poświęcony ludziom pracy. Pomnik poległych obrońców Wisły 1920 roku, znajdujący się na wzgórzach Dolnego Szpitala, a w parku naprzeciw frontonu katedry został zniszczony przez Niemców pomnik pułkownika Stanisława Beckiego, bohaterskiego Włocha rozstrzelanego przez władze carskie za udział w powstaniu styczniowym. Różne napisy historyczne, także i na bazylice katedralnej po piersie Piusa XI, zostały zamalowane smołą. Włocławek, który wszedł w skład rejencji inowrocławskiej, zamieszkałej przez około 1,5 miliona osób, z czego prawie 1 milion Polaków, był największym miastem rejencji i trzecim miastem w kraju Warty, po Łodzi i Poznaniu. Naczelnym zadaniem władz niemieckich była szybka germanizacja tych odwiecznie polskich terenów. Dokonano na przełomie października i listopada 1939 roku masowych aresztowań. Ze szczególną bezwzględnością poszukiwano i aresztowano oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, włocławskich sędziów, adwokatów, lekarzy, przedstawicieli administracji miejskiej oraz duchowieństwo i nauczycieli. W październiku 1939 roku w szkole obecnym LZK przy ulicy Słowackiego, pod pretekstem mającej się tam odbyć konferencji nauczycielskiej dotyczącej otwarcia polskich szkół, Niemcy aresztowali około 120 osób i wywieźli do obozów koncentracyjnych. Aresztowania ludności polskiej nasiliły się w końcu listopada i na początku grudnia 1939 roku. Ulice włocławskie stały się miejscem łapanek i masowych aresztowań. Aresztowania szczególnie dotknęły ludność żydowską miasta. Już między 22 a 25 września Niemcy aresztowali około 1000 Żydów. Podobny los spotkał duchowieństwo włocławskie. W dniu 7 listopada został aresztowany biskup sufragan Michał Kozal oraz 21 księży i 22 kleryków. Budynek fabryczny linodrutu przy ulicy Kościuszki, przemianowany na areszt gestapo, stał się miejscem tortur
przesłuchiwanych więźniów. Władze niemieckie część aresztowanych wydaliły do generalnej guberni i tylko nieliczni zostali zwolnieni. Ale o innych faktach, bardzo ciekawych dla miasta Włocławka, opowiemy w trzeciej części rozdziału.